Na wstępie chciałbym zaznaczyć, że Bóg, który odnaleźliśmy zwyczajnie przez przypadek. I nie wykorzystywaliśmy go, aby zyskać przewagę w grze. Sprawdzaliśmy go jedynie potem na kyfie, poza tym meczem, którego fragmenty zobaczycie. I przypominam, że wykorzystywanie bugów w grze, aby zyskać w grze przewagę, jest niezgodne z regulaminem gry i możecie przez to dostać bana. O! Facecam. Czy ty widzisz małą głowę berserkę? Co ty gadasz? Facecam. A, nie, już nie. Co? Ej, znalazłam buga. Ej, wiecie co? Znalazłam coś, co się zbugowało. Ej, znalazłam buga. Chodź ze mną, berserker. Chodź ze mną. Ja zawołam killera, bo ja to muszę mu pokazać. Zaraz dostanę chodź. Raka. Mamy ważniejsze obiektywy niż... Nie, chodź, patrz. Że... Patrz, patrzysz? Patrz. Idzie do was, wejdźcie. Co jest to? Rozumiesz to? O kurwa. Tak, jakieś przechodzenie przez ściany, ty cheaty wyłączy. Ej! Bez kitu. Przeszłam. Jestem w teksturze. Nie podniesie mnie. Czy ty możesz wyjść? Tak, ale ty możesz wejść też na kicka. Chodź, pokażemy mu to. Myszą. Czy on zobaczyła to? Co? Przełącz się na kocha, żebym zobaczyła tego buga. No jestem na Bogusławie i też widać. Ja pierdzielę. A killer nie może. A tylko nie. Na kutkach? Tak. Ja pierdzielę, jaka ta gra jest buget. A on był zablokowany. Ej, na nogę normalnie. On nie mógł. Może sobie. No nie mógł. The fuck? Boże, jaka ta gra jest zbugowana. To jest. Podobny bug był w... Ojku, chyba... No był gdzieś potem. Kiedyś też. Na Bathamie, na kwadracie. No, był. Okno nie miało w ogóle tekstury. No ja tak z dupy, wiesz, wchodzę i tak mówię, o, zajebiście, nie widać mnie, bo weszłam główką, nie? Potem patrzę, ty kurwa, ja tu mogę wejść. Ej, odpalimy tą mapę na kyfie i sprawdzimy, czy też tak to działa? Można spróbować. To co, kyfy i sprawdzenie buga? Tak, tak. A to może niech ktoś pigeriną zagra i spróbuje na kuckach. O, dobra, to ja mogę. Ja mogę potem go z face'em skoczyć. O nie, są drzwi zamknięte. O, zablokowane jest z drugiej strony przez hak. O nie, hak! O jest, ale to jest dobra kryjówka! A możesz wejść w te? No i ki. Nie możesz. Nie ma takiego przechodzenia. Lol. O, możesz trochę. O ja, wiecie na co wpadłem? Ktoś tam upada, a ty za ścianą już z latarką czekasz. Tak! Tak! To co? Pierwszy, co nie? Ej, ja mam jeszcze nic mówić! Co? Hak. Hak tam jest! Co? No, mówiłem. Nad tą ścianą możesz przejść? No właśnie, spróbuj tą ścianę przejść. Możesz. Znaczy, no mogę, ale... No nie dalej, nie? A spróbuj we mnie wskoczyć. Musisz bardziej w lewo. O! Ej! Co? Przeskoczyłem, ale mnie zniszczyło. What? Nie wiem, ja cię nie pytam. A, bo on przeskoczył nad skrzynką pewnie. Czekaj, ja jestem blisko lewej. Celuj wróg. Wróg celuj. O, proszę. Czyli da się. No, on może przeskoczyć, no. A w drugą chcesz te... A, bo ty w drugą chcesz pojechać. No, ale w drugą chyba się nie da. No bo hak blokuje znowu. A, opa, dzień dobry. O, beka. Spryt? Nie.
Łopanie, jak ja daleko poleciałem. Ale zobaczcie, jak ja daleko stąd lecę. Pokazuj. No, poczekaj. No. Muszę w odpowiednim miejscu tam stanąć i lecę prawie, że... Znaczy, lecę aż do ściany. Patrz teraz. Mhm. O kurwa. No. Po pewnym czasie udało nam się w końcu ustalić, co zrobić, żeby nie było haka w tym miejscu. Otóż bierzemy Thorn Blueprint, czyli tremendously increases the chance of spawning the basement in the main building. To powoduje, że po prostu hak prawdopodobnie nie będzie w tym miejscu. Jest na to większa szansa, że go tam nie będzie, ponieważ haki w piwnicy też się zaliczają do haków na mapie, więc odległość między nimi musi być zachowana. Pierwszy. Nope. A nie, jest! Co? Co jest? Tak? No jest wyrwa. Hej Wildrage, a czy tylko Wiktor i Surwy mogą przychodzić w tym miejscu przez ścianę? Otóż tak. Sprawdziliśmy to na kilku killerach, w szczególności tych, które mogą kucać, czyli Ghostface i Pig. I oni przez ścianę przejść w tym miejscu nie mogą. Podejdźcie! O, ale mogę cię... Ale ja cię mogę uderzyć za to. O, teraz... No, mogę. Chyba, że trafię tą tabliczkę zasraną na górze, nie? Oj, no, mogę was tam... Właśnie ją widziałem jak... gnomem. Co ty gadasz, że można? Oczywiście, że tak. Co? Lol. Stalkuję. A wy mnie widzicie w ogóle? Widzimy Redstaina. Redstain, nie? No nie. Ty. Stój w tej ścianie. Hmm. Oślepiam. No. Ja niżej. Niżej. Nie. Wcale? Serio. Wcale. Wysłać ci zdjęcie, jak to wygląda. Wyślę ci screena, jak to wygląda. No, ślep. No, mnie się już no, latarka halo, skończyła. Masz tą. Daj mu latarkę. Ty, ale mi ścina FPS-y. 15 mam. Dawaj. Troszkę niżej? Niżej. Muszę. Niżej. No. Na koniec sprawdziliśmy jeszcze... Skoro killer nie może przejść przez to miejsce, to czy może w tym miejscu postawić trapę? Sprawdziliśmy to na traperze i na hadze. Na hadze nie wyszło to za specjalnie. Trapa trapera minimalnie weszła w ścianę. Jeśli dotarliście do tego miejsca i spodobał wam się film, to nie zapomnijcie, aby zasubskrybować ten kanał i zostawić dzwoneczek, aby być na bieżąco. Dodatkowo, jeśli jesteście fanami bugów w DBD albo po prostu lubicie tę grę, to wpadnijcie do mnie na kanał na Twitchu, do którego link znajdziecie w opisie. Ja tymczasem dziękuję wam serdecznie za oglądanie, trzymajcie się, na razie!